Szczęść Boże, witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym, abyśmy wspólnie zatrzymali się przez chwilę na świętej wytrwałości. Jest to z pewnością bardzo wyjątkowa duchowa cecha, o której trzeba i pomyśleć, i trzeba ją rozwijać w swoim życiu duchowym. Ta cecha, moi drodzy, pozwala, że stajemy się po prostu święci. Wytrwałość rodzi świętość. Pan Jezus powiedział kiedyś do świętej Faustyny Kowalskiej, jest to zapisane w 85 punkcie jej dzienniczka, następujące słowa. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty. I tak myślę, moi drodzy, jeżeli chcemy osiągnąć właśnie jakąś metę, jakąś duchową cechę, to absolutnie nie wolno się poddawać. Nieraz jest tak, że kilka razy upadniemy, ale przecież Jezus na drodze krzyżowej również powstawał. Nieraz jest tak, że zrobimy w życiu duchowym jeden krok do przodu, a dwa albo trzy do tyłu. Ale Panu Jezusowi, szczególnie w tym fragmencie dzienniczka, chodzi o to, żebyśmy w Nim pokładali nadzieję i żebyśmy w Nim, razem z Nim podążali dalej. Nasza ufność, nasza nadzieja, nasza święta wytrwałość jest zawsze oparta na Jezusie. I nawet jeżeli po ludzku upadam, to z Jezusem wstaję i idę dalej do przodu. Myślę, że taką wyjątkową postacią uczącą wytrwałości jest z pewnością mała Arabka, nazywana też inaczej błogosławioną Marią od Jezusa Ukrzyżowanego. Ona jako młoda dziewczyna, moi drodzy, miała podcięte gardło, wykrwawiła się na śmierć, została wrzucona przez przyjaciela rodziny do rowu, każdy o niej zapomniał. Ale ta niezwykła dziewczyna pokazała, że przez szczególnie wytrwałą modlitwę do Ducha Świętego można naprawdę zjednoczyć się z Panem Bogiem, z Duchem Świętym, można wybaczyć swoim krzywdzicielom, można, tak powiem kolokwialnie, stanąć na nogi. Dzięki właśnie wytrwałości w modlitwie do Pana Boga. I tak oto za swoją wytrwałość, między innymi za wytrwałość, otrzymuje dar stygmatów, dar bilokacji, bycia jednocześnie w dwóch miejscach, wybaczenia swojemu zabójcy, dar proroctwa, dar lewitacji, unoszenia się kilka metrów nad ziemią. Dzięki właśnie tej swojej cesze, dzięki swojej wytrwałości osiągnęła tak naprawdę świętość. Myślę, moi drodzy, że warto siebie też zapytać, czy ja w życiu duchowym jestem taką osobą po prostu wytrwałą, czy od razu się nie poddaję, nie narzekam, znowu mi się to nie udało, czy właśnie bardziej powstaję. To, co pozwala bez dwóch zdań powstawać, jest to właśnie modlitwa do Ducha Świętego, wytrwałość w Duchu Świętym. I to, co jej praktycznie przez większość życia było z nią, to co jej towarzyszyło, to jest następująca modlitwa, którą chciałbym się na koniec pomodlić i zachęcić nas wszystkich, aby to była codzienna modlitwa ku świętości. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mi, od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie bezpiecznie. Amen. Ta modlitwa, można powiedzieć, wyprosiła małej Arabce wiele duchowych cnót, wartości itd. Nasza modlitwa, nasza wytrwałość w modlitwie do Ducha Świętego, nasza wytrwałość w życiu duchowym naprawdę zaowocuje wieloma darami. Dostaniemy od Pana Boga o wiele więcej niż prosimy. Życzę każdemu z nas świętej wytrwałości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.